Cześć, dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Pierwszy etap Giro d'Italia. Nie spodziewałem się, że będę nagrywał podsumowania. Zobaczymy, co z tego będzie. Zmieniam trochę technikalia. Tak mi będzie łatwiej. Nagrywam z komputera, zoomem. Pliki są mniejsze. Być może będę w stanie sprawniej to wszystko wysyłać. Zobaczymy, jak to wszystko pójdzie, bo no, mam dużo pracy. Wyścigów jest bardzo dużo. Ciężko to wszystko ogarnąć. Ale słuchajcie, lecimy. Rozpoczęcie Giro d'Italia, pierwsza 15-kilometrowa czasówka na Sycylii, prowadząca głównie w dół, bardzo niebezpieczna, bardzo trudna, bardzo wymagająca, aczkolwiek zwycięzca, ten spodziewany, który celował w ten etap, przygotował specjalny złoty rower, nowy, nowo kreowany mistrz świata Filippo Ganna, zdobywa dla siebie, dla drużyny Ineos Grenadier i dla Włochów różową koszulkę lidera. No to jest duża rzecz, zwłaszcza, że pobił rekord w tempie, w średniej prędkości uzyskanej na etapie, nie będąc prologiem, do pobicia prologu Ricka Verbrugge zostało mu też bardzo niedużo, ponad 58 km na godzinę, to jest puch, to jest kosmos, słuchajcie, to jest kosmos, moi mili, on założył zębatkę 60-zębową do przodu, to była czysta moc, jest Ganna, jest zwierzęciem, kurczę. Zaryzykował, bo trzeba było ryzykować na tych wszystkich nierównościach. On ten rower rozkręcał i jakby on był poza kategorią. Pozostali zawodnicy, Geraint Thomas znakomicie, jednak widać, że tutaj kolarze Ineosu są specjalistami w jazdy na czas. Geraint Thomas, słuchajcie, ustawia klasyfikację generalną, ma wyraźną przewagę, nawet jeżeli Giro jest długie i nawet jeżeli jutro i pojutrze już są ciężkie etapy, no to te 26 sekund nad Yatesem jest już kluczowe. Potem Omen 48 sekund, Vlasov 57, Kelderman minuta 5, Nibali minuta 6, Pozzovivo minuta 10, Krajwajk minuta 21, Fulsang minuta 24 i Rafał Majka niestety minuta 37, zdecydowanie najgorzej z grona faworytów. Natomiast trzeba powiedzieć jedną rzecz, że Rafał Majka startował ostatni. Poniekąd to też jest błąd jego drużyny, ponieważ zmieniały się warunki. Zawodnicy, którzy startowali później, mieli gorszy wiatr, jak w skokach narciarskich, no nie mieli takiej przewagi, jaką miał Thomas. No, Ganna tak czy inaczej jest najmocniejszy, ale Thomas niewątpliwie zyskał na godzinie startu. No i co? No i mamy tutaj już tą dynamikę wyścigu ustawioną. Thomas już teraz może zacząć jechać bardziej defensywnie. Trzeba pamiętać, że on jest dobrym góralem, wbrew temu, co się mówi. Wszyscy troszkę daliśmy się nabrać. Zapomnieliśmy o tym, że on Tour de France tak naprawdę ten, który wygrywał po zwycięstwach na górskich etapach, w tym w żółtej koszulce lidera wygrywał na Alpe d'Huez. Także jeżeli wszystko z jego formą jest w porządku, a Tirreno Adriatico pokazywało, że tak, no to Thomas może sobie przechodzić powoli do defensywy i tylko już zbierać sekundy. W związku z tym inni kolarze, tacy jak Yates, tacy jak inni górale, no będą musieli już od początku szafować siłami i być może w końcówce to się na nich zemści. Co jeszcze? No, Krajwajk pojechał niezbyt dobrze. Mówię o Krajwajku, on jest po kontuzji. Mówię o Krajwajku dlatego, że on ma kolegę drużynowego, który z kolei pojechał bardzo dobrze. To jest młody Norweg Tobias Foss z Jumbo-Visma, który do Tomasa stracił tylko 8 sekund. No i to jest bardzo dobry kolarz. To jest bardzo młody kolarz, ale bardzo dobry kolarz, ponieważ on w zeszłym roku, słuchajcie, moi mili, wygrał Tour de l'Avenir. A Tour de l'Avenir wygrywają ci, którzy są potem jakby... Wygranie Tour de l'Avenir anonsuje znakomitego kolarza, który może się liczyć w wielkich turach, więc kto wie, może Jumbo-Visma będzie zmieniała taktykę i wspierała tego młodego chłopaka. Zobaczymy po etapie jutrzejszym, który kończy się w Agrigento niewielkim podjazdem, no i przede wszystkim po poniedziałkowym, bardzo ciężkim etapie z dużym przewyższeniem z metą na Etnie. Rafał Majka, tak jak mówię, no stracił. Pewnie gdyby nie te warunki, to jakby ta cała, te wszystkie różnice byłyby mniejsze, ale zawodnicy, z którymi jechał mniej więcej równo, w zbliżonych warunkach, no do nich też stracił. Zatem ma co chłopak odrabiać, życzymy mu, żeby mógł. Pewnie liczy na to, że jest wytrzymały i celuje z formą na końcówkę Giro. Miejmy nadzieję, że starczy mu zdrowia i czasu. Trzeba jeszcze powiedzieć o Peterze Saganie i o Riku Zabelu, ponieważ początek, cała czasówka była w dół, natomiast pierwszy kilometr to był podjazd, no i tam sprinterzy poszli bardzo mocno. Peter Sagan bardzo długo prowadził, pewnie chciał sobie zdobyć koszulkę najlepszego górala, ale ubiegł go Rick Zabel, syn słynnego Ricka Zabela, który ten pierwszy kilometr pojechał sekundkę szybciej od Sagana i to on założył niebieską koszulkę najlepszego górala przed jutrzejszym
etapem pewnie ją straci, no ale tak czy inaczej jest to prestiż. Sagan widać zmotywowany, chce się ścigać, zobaczymy jak mu pójdzie w starciu z Matthewsem. Jeszcze jedna taka uwaga, Gelan Lopez już nie jedzie, upadł bardzo pechowo na tych dziurach, upadł też Campenaerts, natomiast Campenaerts jedzie, tylko stracił szansę na dobry wynik w czasówce, natomiast Gelan Lopez został odwieziony do szpitala na jednej z tych nierówności, kiedy przykładał ręce na lemontkę, upadł, poleciał w barierki, znowu te nieszczęsne barierki. No i myślę, że generalnie to jest trochę wstyd dla organizatorów Giro d'Italia, bo no, że puścili wyścig po takich dziurach, po plamach oleju, po śmieciach. No takie rzeczy nie powinny mieć miejsca i myślę, że tutaj jest to kolejny kamyczek do dyskusji nad bezpieczeństwem kolarzy w zawodowym peletonie. Uff, praktycznie na jednym wdechu, ale trzeba się streszczać, bo tak jak mówię, nie mam jakoś bardzo dużo czasu. Śledzę ten wyścig, na ile będę mógł, nie obiecuję, że codziennie, ale na ile będę mógł, będę go dla Was relacjonował najuważniej, jak jestem w stanie. Dlatego dziękuję bardzo. Jutro już pierwsze górki. Trzeba patrzeć, co się dzieje. Jutro też jest Baton Rouge z Michałem Kwiatkowskim. Dzisiaj skończył się Big Bang Tour po fantastycznym rajdzie Vanderpoola. Tam gdzieś są jeszcze przełaje, jest jeszcze, słuchajcie, Puchar Świata w XC. No ten sezon, pandemia atakuje Europę, więc dzieją się szalone rzeczy. No więc tyle ja dzisiaj, do zobaczenia jutro, dzięki wielkie, cześć.